Poświęcimy dzisiaj trochę czasu na tekst biblijny, który chyba każdy z nas cytuje na pamięć. Jeden z tekstów, które rzeczywiście mają ogromny wpływ na każdego z nas, na nasze pielgrzymowanie. I myślę, że nawet dzięki temu, że byli tacy, którzy zastosowali się do tego wezwania naszego Pana, my tu jesteśmy. Po prostu. Więc każdy z nas, myślę, że chce wejść w tą samą drogę, która doprowadziła nas tutaj, aby pomagać innym, wspierać innych w tym kierunku. Pozwólcie, że pomodlę się jeszcze na początek. Dziękuję Ci, Boże, za zbawienną Ewangelię, która dotarła do mnie, dotarła do każdego z nas. Otworzyły się przed nami zupełnie inne horyzonty. Zupełnie inaczej możemy spoglądać na to, co się dzieje tu i teraz na tym Westpadole. Dziękujemy za to, że dałeś Twoje światło, które oświeciło te cudowne rzeczy, te wieczne rzeczy, te pewne rzeczy, trwające rzeczy, nieprzemijające rzeczy. Tam chcemy iść, nasz dobry Boże. I dziękujemy, że wskazałeś nam w naszym Panu tą drogę. Proszę też, abyśmy idąc tą drogą mogli żyć na chwałę Twojej, ale też być światłem dla innych. Dopomóż, aby nasze życie, nasze pielgrzymowanie do Twojego domu, nasz dobry Ojcze, było taką wędrówką w świetle Twoim. I prosimy, byśmy my jako te maleńkie odbicia tej cudownej, wielkiej Twojej światłości mogli też świecić w tym otaczającym świecie, w którym panuje ciemność. Dopomóż, abyśmy umieli żyć na chwałę Twoją i pomagać, wspierać innym do tego, by mogli również rozkoszować się tym cudownym blaskiem nadziei. Dziękujemy, Boże, za to wszystko w drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Ten tekst biblijny, on do mojego serca wraca od czasu do czasu. Zmienia się czas, zmienia się kontekst, ale no coś pozostaje. Dzisiaj chciałem o tym tekście też powiedzieć z powodu, że coś się wydarzyło też w moim życiu, co spowodowało jakieś nowe spojrzenie na ten tekst i myślę, że pomogło mi zrozumieć, żeby zawrócić niekiedy z pewnych kierunków, które niekoniecznie są najbardziej potrzebne. Nie chcę mówić, że działania czy nasze plany, to co podejmujemy w swoim życiu, wszystko jest z gruntu, musi być złe, niedobre, ale wśród tych rzeczy dobrych mogą być takie, które niekoniecznie są dobre na tu i teraz, w tym czasie, kiedy jest no, coś innego do zrobienia. Przypomina mi się taki fragment z Księgi Sędziów. Tam jest taka pieśń Debory w 4 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam. I tam było wezwanie do boju, ale to wezwanie do boju było różnie realizowane przez niektóre plemiona izraelskie. Tam jest wymienione, jakie plemiona ruszyły natychmiast do boju, a jest bardzo ciekawy komentarz, a w oddziałach Rubena były długie rozważania. A w oddziałach Rubena były długie rozważania. No i tak sobie rozważali, że wszystko się już zakończyło, cała akcja, cała batalia została zakończona, no a później oni się obudzili, no czemu oni nie wzięli w niej udziału. To jest też, myślę, pewna lekcja z historii, że jest czas, żeby podjąć jakiś krok wiary, jakieś dzieło i myślę, że to jest ten kierunek, który myślę, że przyświeca temu tekstowi, ale w moim konkretnie przypadku to muszę powiedzieć, że takie nowe odkrycie tego tekstu skutkuje u mnie tym, że zmieniam jakąś perspektywę na to,
co jest ważne w nauczaniu w naszym zborze, co jest ważne w nauczaniu w szkole biblijnej, co jest ważne w tym, co wokół nas się dzieje. I stwierdziłem, że ważne są te fundamenty, ważne są te podstawy, ważna jest ta pierwsza Ewangelia, którą w nas powinna odżyć, ale też do tych, wśród których jesteśmy. Zaplanowałem w Berei przykładowo kurs w najbliższym czasie Dobra nowina według Jana. Ale o tym jeszcze może nieco później. Wniknijmy w ten tekst, bo mówię, on ma w sobie pewien bagaż, pewną siłę, z której chcemy i my dzisiaj czerpać, zastanawiać się. W kontekście ten tekst jest zawarty w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział od 16 do 20. A 11 uczniów podążyło do Galilei na górę, gdzie wyznaczył im Jezus. I zobaczywszy Go, pokłonili się Mu, lecz niektórzy wątpili. I podszedłszy, Jezus powiedział im, mówiąc: dana mi jest wszelka władza w niebiosach i na ziemi. Idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem razem z wami przez wszystkie dni, aż do zakończenia epoki. Znamienne jest to, że są to ostatnie słowa Ewangelii według Mateusza. Jedne z ostatnich słów, które w ogóle powiedział Pan Jezus do swoich uczniów. One się wpisują troszeczkę w to, co powiedział do swoich uczniów w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. Tam również było wezwanie: będziecie mi świadkami w Judei, Samarii i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi. I wtedy wstąpił do nieba Pan Jezus. Czyli jedne z ostatnich słów, a to mi też przyświeca cały czas, że jeśli coś się mówi na koniec, to musi być coś takiego szczególnie wartościowego. Nauczałem was przez 3,5 roku. Mówiłem wam tyle rzeczy. A teraz, idąc, nauczajcie, czyńcie uczniami, chrzcząc, jestem z wami. Dana mi jest wszelka władza. Czyli ostatnie, jak gdyby, przesłanie naszego Pana do jego uczniów z czymś takim. Nazywa się to wielkim nakazem misyjnym. Trochę pokolorowałem ten istotny tekst, żeby spróbować wyłuskać wielkość tego nakazu, która jest w tym tekście. I rozważymy dosyć szczegółowo, dzisiaj spróbuję przynajmniej, żebyśmy dotarli do sedna, do głębi, by nas mogło poruszyć to słowo, to ostatnie słowa naszego Pana. Zacznę od tego słowa, tutaj jest na żółto, są takie 4 razy. To jest odmiana tego samego słowa w tekście oryginalnym. Dana mi jest wszelka władza, dosłownie by trzeba powiedzieć wszystka władza. Pełna, cała, nie trochę, nie część, wszystko. Nauczajcie wszystkie narody. Wszystkie. Nie trochę narodów. Nie tam z brzegu. Tylko po prostu wszystkie. Te słowa, te 4 razy dostępne tego słowa, według mnie stanowią fundament tego, że określono ten tekst Biblii wielkim nakazem misyjnym. Zaczyna się od tego, że wielki jest ten, który powołuje. Wielki jest ten, który wzywa. Wielki jest zakres działalności. Ale to jeszcze nie koniec. Mamy uczyć przestrzegać wszystkiego. Nie trochę. Nie fragmenciku jakiegoś. Nie kilku duchowych praw życia. I koniec. Nie? Jest wszystko. To nie jest proces na 3 sekundy, na 5 minut, na jakiś impuls chwilowy. To musi, bo to jest wszystko. No i jeszcze raz to słowo wszystko. Jestem przez wszystkie dni
z wami. Jestem z wami przez wszystkie dni. Myślę, że ten początek i ten koniec jest w zasadzie jakąś podstawą, fundamentem. Bo mamy tego, który powołuje, który ma wszystką władzę, już mówiąc tym językiem, i jest przez wszystkie dni z nami. Czyli jeśli on powołuje, ktoś wszechmocny, i jest z nami, no to chociaż możemy się czuć takimi małymi robaczkami na tej naszej drodze, to jakie mamy zaplecze? Jakie mamy wsparcie? Nie? I od tego wsparcia trzeba zacząć, żeby w tym tekście go zobaczyć tak szczególnie. Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Nie? To jest coś niesamowitego, coś wielkiego. Ale są kolejne rzeczy. Tu je tak na szaro. Nie wiem, czy to widać dobrze, nie widać dobrze. W każdym razie my mamy iść, coś robić, mamy zanurzać, mamy uczyć. Czyli idąc, tutaj jest ciekawe, w niektórych przykładach macie w tym miejscu idźcie, wyruszajcie. A tu jest idąc. To ma swoje praktyczne przełożenie, do tego jeszcze nawiążę za moment. Ale mamy idąc czynić uczniami i przestrzegać wszystkiego. Tu jest o uczeniu i tu jest o uczeniu. Tu jest jakby pierwsza treść Bożego Słowa, które zwiastujemy, pierwsza treść Ewangelii, a tu jest ta, która jest właściwie kontynuacją, która trwa właściwie przez całą naszą pielgrzymkę. Myślę, że to już jest rola Kościoła, żeby przejąć od ewangelizatora niejako ten pierwszy impuls, żeby Kościół dalej, tych, którzy wkroczyli na tą drogę, mogli być pouczani o wszystkim. I tej nauki nigdy właściwie nie będzie koniec. Potrzebujemy zawsze tego Bożego Słowa, tego jak pokarmu, jak chleba, wody, powietrza, wszystkiego, co jest absolutnie niezbędne do duchowej egzystencji, prawdziwej egzystencji, jedynie trwającej egzystencji, nieprzemijającej egzystencji. To podkreślam to mocno, żeby na to coś nieprzemijającego, trwałego położyć nacisk, a nie na to, co przemija, co jest tu i teraz. Ja to często mam takie porównanie, że to, co się kończy, tego nie ma. W strumieniu wieczności to, co się kończy, tego nie ma. Pojawia się i znika i to jest taki moment. I im dłuższy okienek czasu bierzemy pod uwagę, no to ten moment jest takie zapalenie się, takie krótka migawka i koniec, nie? Więc istota jest to, co trwa, dlatego nazywane jest rzeczywistym życiem. W środku jest zanurzając, czy chrzcząc, jak jest w większości przykładów w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest ciekawe, że jest uczenie i zanurzanie. Chrzczenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, z pewnością nie będę miał dość czasu, żeby ten środkowy fragment, czyli ten główny akcent, zanurzenie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, wyakcentować, wyartykułować szerzej. Mam nadzieję, że uda się to zrobić przy innej okazji. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, że to jest nasze nauczanie, nasze działanie, nasze wszystko to, co mamy do zrobienia, to jest zanurzenie, kierunek jest zanurzenie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To myślę, że sam chrzest, fizyczny chrzest wodny jest jakimś elementem, epizodem w tym zagadnieniu, ale chodzi o coś głębszego, zdecydowanie głębszego. Żeby się zanurzyć w Ojcu, Synu i Duchu Świętym, żeby być w nich, korzystać. To sięga do jądra tożsamości. Kim jesteśmy? Dzięki Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jesteśmy w nich zanurzeni i to dopiero powoduje, że nasza egzystencja, ta duchowa egzystencja, jest tą żywą, prawdziwą egzystencją. Nie? Chrzest jest jakimś zewnętrznym wyrazem tego, co Bóg, Ojciec, Syn, Duch Święty w nas zrobili i robią. Bo Ojciec powoduje, że stajemy się synami. Syn powoduje, że jesteśmy małżonką Jego. Duch Święty obdarowuje nas. I to dzieło Boga w nas jest właśnie takim potrójnym, które tu jest tak
jednym hasłem wyrażone, a myślę, że zawiera pewną głębię dotykającą, kim jesteśmy w Chrystusie tu i teraz. Czyli podsumowując, mamy wielki nakaz misyjny. Wielki jest ten, który przekazuje orędzie, wzywa. Wielki jest samo orędzie, wielki jest zakres działalności i wielkie jest to, że ten, który powołuje, jest z nami przez wszystkie dni. Mając to w świadomości, spróbujmy zastanowić się co nieco nad tym, co możemy wziąć dla siebie. Idąc. Właśnie, to jest to słowo bardzo ciekawe, idąc. I mi się to przypomina idea drogi, jaka jest w całym Piśmie Świętym. Idea drogi i wezwanie Boga do wejścia na drogę. Tak sobie już kiedyś o tym wspominałem, że gdyby tak pomyśleć o tym, jakie jest orędzie Biblii do człowieka, całej Biblii, w którymkolwiek momencie historii, jakieś orędzie do człowieka, bo Biblia to jest orędzie Boga do człowieka, to jest wezwanie: wejdź ty, człowiecze, na moją drogę. Ja cię zapraszam na moją drogę. A drogi są w sumie dwie. Wybierz mądrze. Wybierz tą drogę, którą ja ci wskazuję. I to mamy już w Torze, w Pięcioksięgu Mojżesza, takie zaproszenie. Idea drogi bardzo się pojawia przez właściwie całą historię Izraela. Taką historię, która pokazuje, że bardzo często obierali niestety złą drogę. No ale muszę zrobić dygresję, że my wcale nie jesteśmy lepsi od tych Izraelitów. My również bardzo często obieramy niewłaściwą drogę. Bardzo często gubimy się na tej drodze. Co by to było, gdyby Pan nasz nie towarzyszył przez wszystkie dni? Przepadlibyśmy z kretesa. Także to jest dosyć istotne, żeby pamiętać, że to nie chodzi o to, żeby coś zrobić o własnych siłach. Tutaj przytoczyłem kilka tekstów, bo one są właśnie wezwaniem do drogi, więc idąc, ja myślę, że idąc właśnie tą drogą, oczywiście idąc drogą, którą nam pokazuje Pan Jezus, który sam jest drogą, już o tym mówiliśmy też przy innych okazjach, z Chrystusem jako drogą, to jest kilka takich no, bardzo ciekawych, trochę paradoksalnych nawet kwestii, bo Chrystus jest tym, który zaprasza na drogę, Chrystus jest tym, który towarzyszy nam w drodze i Chrystus jest tym, który nas powita na końcu tej drogi. I Mateusza 7, 13, 14, nawet nie będę tego przytaczał, bo to są też słowa, które znamy chyba z pamięci. Są dwie drogi, szeroka i wąska. Nie? Tu jesteśmy wezwani, żeby wybrać wąską drogę. To jest w kontekście kazania na górze. Tam druga część tego fragmentu, 7 rozdziału, mówi, żeby być tym, który buduje na skalę. Wybranie wąskiej drogi to jest budowanie na skalę. A szeroka droga to jest budowanie na piasku. To tak zilustrowano pod koniec kazania na górze. Ale Filipian, 2 rozdział 14-15, myślę, że warto przeczytać, bo tam jest ta idea światła pokazana. Idąc, no to chcemy być takimi światełkami w tunelu, w ciemności, która jest wokół. To jest też nasze powołanie. Filipian, 2 rozdział, 14 i 15 werset. No, też trochę wyciągam z kontekstu, ale możecie pośledzić sobie wcześniejsze teksty, to one pokazują najpierw Chrystusa, który jest pokazał pewną lekcję uniżoności, który z dziedziny Bożej przybrał postać sługi. Tu jest zachęta w 12, 13, żebyśmy sprawowali swoje zbawienie, to cenne zbawienie, które otrzymaliśmy z Bożej łaski. Dalej 14 właśnie mówi, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście, i to właśnie to wszystko jest napisane, abyśmy, nie? Coś z tego zrobili, coś ma z tego wyniknąć dla nas. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi,
bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła w świecie. Ewangelizacja nie jest możliwa do końca bez słów, ale czasami ewangelizacja ze słowami przez brak poparcia tego określonym sposobem życia jest hamulcem dla Ewangelii. Więc tutaj bycie światłem to właśnie jakimi mamy być pośród. I to ma się rzucać w oczy. Nie tylko treść orędzia, które chcemy przekazać, ale żeby to orędzie było w harmonii z tym, kim jesteśmy na tej drodze. Fragment z Księgi Przysłów też mówi o świetle i też o drodze. Właśnie przeczytajmy jeszcze. Ja jakiś czas temu nawet mówiłem kazanie w oparciu o ten tekst, bo też to jest jeden z wersetów, który opisuje pewną prawdę dotyczącą naszej duchowej pielgrzymki. 4:18 Księgi Przypowieści Salomona. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Czyli jesteśmy na drodze i światło, mówię, nam świeci, bo nas prowadzi ktoś, kto jest źródłem tego niewyczerpalnego, największego światła. Ale przez to, że jesteśmy pod wpływem tego światła, to widać też na zewnątrz, to też odbijamy jakieś światło. Tu jeszcze może jeden wątek dotyczący tej drogi. Każdy z nas, jak tu jesteśmy na różnym etapie tej drogi. I dla mnie okazało się takie może wstrząsające to za duże słowo, ale coś, co spowodowało, że zmieniłem trochę optykę, w tym sensie, że ja mam osobiste potrzeby, jeśli chodzi o dociekanie Bożego Słowa, określone. Ja chcę gdzieś tam wnikać, gdzieś dociekać głęboko. Mam w tym pasję, mam w tym radość, zamiłowanie. I myślę, że Słowo Boże daje każdemu, na każdym etapie drogi to, co może być jego pasją, może się rozwijać. Ale nie wolno nigdy zapomnieć, że są ludzie, którzy są na początku tej drogi. I każdy z nas, im jest dalej na tej drodze, to musi witać tych, którzy są na początku. I musi im pomagać w tym, przez co sam już przeszedł. Nie możesz o tym zapomnieć, że coraz to nowi ludzie przychodzą i potrzebują tego mleka. Tego mleka stale i wciąż. Fragment z Mateusza też mówi o tym, że mamy być światłością świata. Ale drugi, czyńcie uczniami. Tutaj oczywiście nie mamy wątpliwości, że chodzi o to, żeby czynić uczniami Chrystusa. To może jest ważne, żeby podkreślić, bo w historii niestety nawet chrześcijaństwa wszelkie odejścia od Bożej drogi to jest kształtowanie swoich uczniów. Ja się cieszę, że w naszym zborze czasami akcentujemy pewną rzecz. Nie mówimy nasz zbór, zbór pański. To jest drobne sformułowanie, drobne słowo tylko, ale za tym się kryje jakaś głębia, że każdy z nas indywidualnie, tu obecny, jest uczniem swojego Pana Chrystusa. A tu jesteśmy po to, żeby się wzajemnie krzepić, budować, odbierać od Boga pouczenie i wysławiać Go, uwielbiać Go za to, jakim jest cennym. No i przysposabiać się, myślę, do tego, by być jeszcze lepszymi źródłami światła w tym naszym codziennym pielgrzymowaniu. Tu jest fragment z 2 Tymoteusza, 2, który pokazuje pewien proces, pewną drogę, która jest tak naturalna, wydaje mi się. W tym kontekście tego, o czym tutaj mówimy. Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.
Tymoteusz coś usłyszał od Pawła. Paweł też od kogoś usłyszał. Ten ktoś też od kogoś usłyszał. Ostatecznie źródło jest w Chrystusie tego nauczania. I dlatego wielki nakaz misyjny do tego nauczania nawiązuje w szczególny sposób, żeby to pełne nauczanie było. No jest taki łańcuch przekazywania tych cudownych rzeczy następnym, którzy będą mogli jeszcze następnym to przekazać. To jest taka droga w uczniostwie, mówi się o tym niekiedy w taki sposób. Czyńcie uczniami Chrystusa. Następnie to jest, wydaje mi się, główny akcent tego fragmentu, żeby chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tylko jeden tekst, który wydaje mi się, nawiązuje do tego sformułowania, chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest ciekawe, że to sformułowanie, chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, występuje raz tylko w Nowym Testamencie, tylko w zakończeniu Ewangelii Mateusza. Dzieje apostolskie, jak czytamy, to wszędzie jest chrzest w imieniu Jezusa, tylko. Nie? Ale według mnie nie ma tutaj żadnej niespójności w tym przekazie, ale mówię, mam nadzieję, że szczegółowi będziemy mogli to przy innej okazji. A tutaj tylko w kontekście funkcjonowania Kościoła, który jest przyrównany do ciała, jest pokazane. No właśnie, to jest pokazane. Zobaczmy wersety od 4 do 6. 12 rozdział 1 Koryntian od 4 do 6. A różne są dary, łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. Duch związany z darami, Pan z posługami i różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. To jest jedno z tych miejsc w Nowym Testamencie, które to pokazuje, a zdecydowanie jest to temat szerszy, ale istotne to, co już wspomniałem wcześniej, że ta nasza nauka to jest właśnie zanurzenie w czymś, co jest, ma boskie źródło. Nie chcemy akcentować siebie, swojej roli w tym, co mamy do przekazania. To są uczniowie pańscy, owce pańskie, a naszym przywilejem jest móc uczestniczyć w tym wspaniałym dziele przyprowadzania do Chrystusa kolejnych ludzi. Ucząc przestrzegać wszystkiego. To jest ten czwarty element, który jest skierowany do nas. To jest coś, co my chcemy, czy powinniśmy zrobić, słuchając naszego Pana. Ucząc przestrzegać wszystkiego. Przytoczyłem tutaj Hebrajczyków, piąty rozdział, no, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pokazać, że rozwijamy się na drodze. Zaczynamy od jakichś małych początków, od mleka i idzie proces naszego wzrastania do jakichś twardszych rzeczy. I to jest coś naturalnego. I ta myśl, która mi przyświeca, ona niekoniecznie jest w tym wersecie, ale jak już jestem takim, który lubię spożywać twardy pokarm, no to nie mogę zapominać o tych, którzy potrzebują mleka. I chcę, ja mówię tutaj tak bardzo osobiście w tej chwili, chcę być kimś, kto pokaże i te pierwsze prawdy i zaprowadzi. Nawet kiedy wstrzymał sobie gdzieś tam moje jakieś własne rzeczy, które by mnie pasjonowały, zabrały mi 3/4 sennego czasu, a może potrzeba go więcej przerzucić w tą stronę dla tych, którzy są na początku tej drogi. A mówi o tym ten tekst jeszcze w innym kontekście, mianowicie, że każdy, kto wzrasta w wierze, staje się nauczycielem. Podkreślam, każdy. Jest coś takiego jak dar nauczania i to są szczególni ludzie gdzieś z Boże obdarowani, tym darem konkretnym. Ale to nie oznacza wcale, że nauczanie jako takie jest zawężone tylko do tychże ludzi. I tutaj właśnie czytamy tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Czyli
jak mija czas, a tu list jest pisany to nie do jakichś nauczycieli zboży, bo gdyby był pisany nauczycieli zboży, no to okej, okay, nie? Ale nie, on jest do dużej grupy chrześcijan, wszystkich w zasadzie, którzy byli adresatami tego listu, no myślę, dotyczy to zboru, a nawet zborów. Jeśli nawet to był zbór w Jerozolimie adresatem tego listu, no to możemy sobie wyobrazić, ile tam tysięcy odbiorców było tego listu. Więc z uwagi na czas powinniście być nauczycielami. I niech to nie wydaje się jakieś takie strasznie ciężkie. Znowu, mamy Pana Wszechmocnego, który jest z nami. To znowu, nawet jak się odczujemy, że jakieś zadanie nauczania kogoś gdzieś nas przerasta, no to patrz punkt pierwszy. Masz Pana, który powołuje i wyposaża, więc nawet jak ty jesteś znikomy, a jesteś znikomy, jesteśmy znikomi, no to więc chwała Panu, że tą naszą znikomość chce ku swojej chwale wykorzystać i dla pokrzepienia serc drugich. Tymczasem znowu potrzebujecie, by ktoś was nauczał pierwszych zasad. Ale oprócz tego, że to jest jakiś przytyczek do tych odbiorców tego listu, to jednak pokazuje, że musi być ktoś, kto uczy pierwszych zasad. Nie? Więc to jest dosyć istotne. Ale oni się stali takimi, że im potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. On mówi, pokarm stały, 14 werset, jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie, nie, długie używanie, to jest znowu podkreślam, że to jest pewien proces na naszej drodze, w której jesteśmy. Długie używanie. Przez długie używanie dopiero jesteśmy w stanie dostrzec pewne rzeczy, których na starcie, na poziomie tego mleka nie widać zupełnie i one nie są potrzebne w tym momencie. Człowiek jak wzrasta, to potrzebuje no lepszego pokarmu, treściwszego pokarmu i chwała Bogu, że Biblia zaspokaja te wszystkie potrzeby. Więc idąc, niekoniecznie w specjalnej akcji ewangelizacyjnej, po prostu pielgrzymując każdego dnia Bożą drogą, możemy być źródłem ewangelizacji, swoją postawą. I wtedy drobne słowo znaczy więcej niż tony wykładów na różne tematy. I Bóg do tego się przyznaje. Bóg takich rzeczy chce i no dużo można by przytoczyć świadectw. No nie chcę dzisiaj świadectwami się zajmować, ale one rzeczywiście no, na naszym podwórku też się dzieją. Myślę, że każdy z nas tu obecnych byłby w stanie wiele powiedzieć. Więc idąc, czynimy uczniami Chrystusa. Przyprowadzamy do Chrystusa. Bóg, jest taka pieśń, którą śpiewamy, nie? Że Bóg postawi nam ludzi, których przyprowadzamy do Chrystusa. My się mamy napełnić tym nasieniem i ludzie tam zostaną przyprowadzeni. Ponieważ tu jesteśmy w takiej części praktycznej, przytoczę cytaty z dwóch książek. Jedną mamy tutaj w zborze, to jest książka Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. No, zachęcam. Jeśli ktoś jeszcze tej książki nie przeczytał, nie przetrawił, to bardzo zachęcam, bo to jest jedna z, no, trudno mówić lepszych, gorszych, ale bardzo dobra w tym temacie. I tenże autor w jednym miejscu napisał. Od początku swego istnienia Kościół wierzył, że wielkie posłannictwo nie było adresowane do małej grupki wybranych, lecz do wszystkich wierzących. Każdy wierzący jest w stanie czynić uczniów. Każdy wierzący jest w stanie. Oczywiście tu jest to zastrzeżenie, o którym mówiłem. Jest w stanie, dlatego że mamy tego, który wzywa i wyposaża. I jest obecny. Dlatego mówię, każdy jest w stanie. Bo nie odwołuje się do naturalnych zdolności, jakie posiadamy. Tylko odwołuje się do tego, co Bóg z naszą nędzą jest w stanie zrobić. I jeszcze jeden fragment z innej książki. To jest Ewangelizacja jako styl życia. Zdobywania świata dla Ewangelii. Taki jest tytuł. Ewangelizacja jako styl życia. I Jezus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. Nakaz ten nie mówi bowiem o czynieniu świadectwa, ale o obowiązku bycia świadkiem Chrystusa. To jest ciekawe. Ewangelizacja jest nie tylko działalnością,
ona jest sposobem życia. Jeżeli stracimy tę prawdę z pola widzenia, jeśli ograniczymy się jedynie do głoszenia, wówczas ludzie, których zdobędziemy, nie będą mieli odnowić się duchowo. No, myślę, że Bóg może zrobić nawet pomimo naszej ułomności rzeczy większe, ale co do idei, wydaje mi się, ona jest prawdziwa i ten autor przytoczył, no to jedno świadectwo przytoczę, przytoczył swój przykład, prowadził rozmowy ze swoim kolegą, długie, poważne, głębokie dyskusje, a kolega ani drgnął w tym duchowym postępie. Ale przyszedł raz na obiad i zjadł sobie obiad, człowiek z rodziną chrześcijańską, i to nim tak wstrząsnęło, że on powiedział, że on musi być chrześcijaninem. A on mówi, ten autor, dzieci wcale nie były takie grzeczne. Taka norma była. Ale ta norma go tak poruszyła. I wtedy, myślę, te słowa, które były wypowiedziane, one dopiero nabrały tej mocy. I to jest taka prawda. Ostatnio jest duże zapotrzebowanie na ewangelizację w internecie. To może dziwnie zabrzmi, co teraz mówię, bo kontaktu osobistego nie da się zastąpić niczym, to nie ulega wątpliwości. Ale dzisiaj jest tak dziwny świat, w którym żyjemy, że trudniej jest dotrzeć do ludzi autentycznie potrzebujących Bożego Słowa tylko przez fizyczny kontakt. I to wynika z różnych uwarunkowań, o których nie będę tu mówić. Ostatnio uruchomiłem taką platformę dotyczącą ewangelizacji przez internet. Są już pierwsze osoby, które korzystają z tych kursów. Powiem wam, że jestem tak pozytywnie poruszony możliwością raz wejścia w dialog z osobami autentycznie głodnymi Słowa Bożego. Siedzę przy pytaniach. Jedna siostra to zadaje pytań na całe strony w kontekście Ewangelii Jana, bo broszura Ewangelia Jana, która jest tym materiałem ewangelizacyjnym, zadaje kilka prostych pytań do różnych tam fragmentów, ale każdy, kto czyta całą Ewangelię, no to nasuwają mu się takie czy inne pytania. Iż się wchodzi w dialog, w rozmowę. I powiem wam, że to jest tak budujące, tak niezwykłe. I myślę, że jeszcze też przy innej okazji będę chciał tych z was, którzy chcą się włączyć jak gdyby w takie dzieło wspierania, głoszenia Ewangelii, także w takiej formie, w takiej formule, to chętnie o tym coś więcej powiem. W każdym razie to pokazuje, zresztą tu jeszcze jedna może dygresja, chrześcijanie, chrześcijańskie zwiastowanie, to co mamy od samego początku, byli jakąś awangardą, chrześcijanie byli awangardą, jeśli chodzi o wprowadzenie pewnych nowych rozwiązań, które mają ułatwić zwiastowanie Ewangelii. Kodeks na przykład był właśnie tym dziełem. Proszę sobie wyobrazić zwiastowanie Ewangelii i mieć ze sobą 30 zwojów. No niepraktyczne to było. Lepiej te zwoje pociągnąć na kartki, złożyć w kodeks i mamy książkę. Wtedy dotarcie do różnych miejsc z Biblii jest o wiele prostsze. Nie? I to dla nas to jest książka czymś oczywistym, nie? Ale jak to się rodziło, to właśnie przez taką potrzebę, żeby dotrzeć do różnych miejsc tej biblioteki, jaką jest Biblia, żeby coś zacytować z różnych miejsc, z różnych fragmentów. Więc jeśli jest internet dzisiaj, no to jak nie wykorzystać tego narzędzia, żeby też nieść Boże orędzie. To, zresztą nasz zbór jest przykładem, że internet już przyczynił się do tego, że wielu z was jest tu obecnych. Przez internet. Końcowe słowa. Czy nakaz misyjny naszego Pana jest wielki dla ciebie? Bo to, że on obiektywnie jest wielki, to nie ulega wątpliwości. Wielki jest ten, który powołuje. Potężny jest zakres działalności. Wielka jest prawda, która jest głoszona. Wszelka prawda, cała prawda głoszona przez naszego Pana.
No i On jest z nami przez wszystkie dni. To jest obiektywnie wielkie posłannictwo. Czy nakaz misyjny naszego Pana jest wielki dla Ciebie? Z tym pytaniem, kochani, chciałem Was zostawić. Amen.